Doskonale pamiętam, kiedy w Polsce ciężko było zdobyć jakikolwiek przedmiot kolekcjonerski związany z filmem Tima Burtona Batman. Filmy tylko z wypożyczalni, brak internetu, a od czasu do czasu tylko jakaś produkowana najniższym kosztem obrzydliwa figurka samego Batmana. Nie trafiały do nas także ogromne zagraniczne kampanie reklamowe. Dziś jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by każdą dużą markę monetyzować w każdy możliwy sposób, jaki twórcom przyjdzie do głowy. Oczywiście wszyscy mają swoją figurkę od Funko, nawet takie fenomeny jak Sharknado, czy też zestaw koszulek dla fanów. Ciekawie robi się jednak, gdy sięgniemy głębiej, gdy zanurzymy się w absurd dziwactw pokroju Crocsów futrem Czubaki obszytym. Ale nie o Star Wars czy Marvelu dzisiaj, choć szaleństwo absurdalnych gadżetów sięgnęło i tam. Dziś spróbujemy przedostać się przez swoisty mur normalności i poznać dzikość kreatywności specjalistów do spraw promocji kultowego, choć wciąż relatywnie młodego serialu, jakim jest Gra o Tron. Jak marki starają się skorzystać z popularności czy trwającego boomu na dany produkt? I o tym właśnie dziś, dlatego łapcie za swoje ładowarki z logotypem i ruszajmy razem w głąb szaleństwa sprzedawania czego się tylko da po podpięciu się pod logo Game of Thrones. Nim w kwietniu wszyscy zasiądziemy przed teleodbiornikami, by oglądać ostatni, ósmy sezon bijącego rekordy serialu Fantasy od HBO, postanowiliśmy rzucić nieco okiem na rozległy świat merchu, w jaki fani mogą się zaopatrzyć, ale i przede wszystkim na to, w jaki sposób inne marki postanowiły podpiąć się pod sukces adaptacji prozy George'a R.R. Martina. Bo o ile wycieraczki witające nas w Winterfell, czy zestaw kart do Tarota ze znanymi postaciami zamieszkującymi Westeros nas nie dziwi, to ostatnimi czasy wiele ogromnych firm postanowiło postawić na współpracę z franczyzą pełną pojedynków o władzę i smoków. Skoro bez większego problemu znaleźć możemy wszelkiej maści kufle czy kubki, to co z nich tak właściwie pić, by zachować maksymalny poziom bycia fanem? A co kojarzy nam się z magią i rycerzami toczącymi boje na śmierć i życie? Bo okazuje się, że niskokaloryczne piwo Bud Light to będzie najlepszy wybór. Podczas tegorocznego Super Bowl przedstawiono bowiem bardzo dobrze zrealizowaną 1,5-minutową reklamę będącą cross-promocją tegoż napoju w spocie przedstawionego jako rycerza ginącego z rąk nieco poirytowanego góry. Całość prezentuje się naprawdę nieźle. Trzyma klimat serialu, odwołując się do scen pojedynków obecnych już w pierwszym sezonie i co ważniejsze, świadczy o tym, jak dobrym krokiem było podjęcie decyzji o tej kooperacji. W zaledwie tydzień reklamę tę obejrzano na samym YouTube prawie 7 milionów razy. Jeśli dodamy do tego oblegane przed telewizorami Super Bowl, to liczba robi naprawdę wrażenie. Drugim aspektem jest ciekawy komentarz. Grze o Tron obrywa się nieco za przedstawienie pseudo-średniowiecza poprzez wszechobecny mrok i brutalność, podczas gdy spod reklamowy przedstawił całość w bardziej Monty Pythonowej otoczce prześmiewczej krytyki, co wpisuje się w ton poprzednich reklam tego koncernu. Problemem jest tu tylko spójność. Gdzie fantazy z ginącymi na lewo i prawo bohaterami, a gdzie lekkie i niskokaloryczne jasne piwo? Tutaj z pomocą przyjdzie kalifornijskie Cabernet Sauvignon za ponad 150 zł. Bez kosztów przesyłki, rocznik 2015. Ale to, co zrobił Bud Light, to wciąż lepsze podejście niż Heineken, który nadwyrężył nieco licencję Gwiezdnych Wojen, by sprzedawać swoje zielone butelki. To przecież bardzo prosta kwestia. Jeden z najlepiej oglądających się seriali wszechczasów i do tego kulturowy fenomen to idealna szansa na podpięcie się pod inną popularną markę, by wygenerować jeszcze większe przychody. A zwłaszcza, gdy to podpięcie wykonuje inna, ogromna i bardzo znana firma. Skoro Sony produkowało filmy o Człowieku Pająku, to czemu nie umieścić w nich ich własnego produktu, laptopów Vaio, które jeśli mnie pamięć nie myli, burzyły dodatkowo iluzję retrospekcji, ale do burzenia widowiska jeszcze wrócimy za chwilę. Kto nie kojarzy Monopoly od Hasbro? Od dłuższego czasu mają oni w zwyczaju sięgać po inne, popularne serie, tworząc specjalne edycje tematyczne swojego największego hitu. Przyjaciele, Rick i Morty, Pokémon, ba, wpisując Monopoly w Google, pierwszym sugerowanym zakupem jest wersja z Fortnite.
Nie trudno zatem domyślić się, że i Gra o Tron otrzymała swoją wersję. Identycznie sprawa ma się w przypadku strategicznego Risk czy Cluedo przenoszącego intrygę detektywistyczną do Siedmiu Królestw, gdzie doszło do morderstwa dowódcy Złotych Płaszczy. To wciąż jednak sensowne produkty obok Zniczy z Daenerys czy Tarczy do gry w dart z rzutkami oznaczonymi logiem stacji telewizyjnej. Co ciekawe, nigdy nie powstały klocki LEGO sygnowane logotypem Gry o Tron, mimo tego, że w środowiskach kolekcjonerskich zestawy na licencjach potrafią sięgać astronomicznych cen, HBO nigdy nie zdecydowało się na wejście w ten obszar memorabilii. Nie zmienia to jednak faktu, że w sieci krążą customowo przygotowane minifigurki czy nawet repliki Żelaznego Tronu, za które przyjdzie nam zapłacić nawet 60 zł, a powtarzam, to wciąż nie są oficjalne produkty. Powszechnie jednak wiadomo, że gdy tylko licencja na tworzenie produktów staje się dochodowa, sięgają po nią najróżniejsze firmy, a są takie, które zajmują się właśnie przede wszystkim tworzeniem merchu z popularnych marek. Przykładem może być tutaj 4Gear, tworzące akcesoria i peryferia elektroniczne. Na swoim koncie mają oni nie tylko współpracę z Angry Birds czy Atari, ale przede wszystkim Grę o Tron w postaci słuchawek w kolorystyce Starków i Lannisterów. Jednak najlepszym przedmiotem kolekcjonerskim, jaki udało mi się znaleźć, jest Clean, blokada do drzwi z napisem Hodor. Pozdro dla kumatych, jak to mawia młodzież. I w podobny sposób działa kwestia ubrań. Oczywiście znajdziemy całą masę t-shirtów ze śmiesznymi tekstami czy banerami domów zamieszkujących całe Westeros. Przez szaliki, szlafroki, poskarpety wszystko można obrandować Grą o Tron. Istotnym jest jednak fakt kooperacji z jedną z największych firm sportowych. Mowa tu o Adidas. Tak, dobrze słyszeliście. Adidas stworzył kolekcję butów inspirowanych serialem od HBO. Kolejne modele to Targaryen Dragons, White Walker, House Stark, Targaryen, Lannister oraz Nightwatch. Czy sportowe buty to dobre miejsce, by wpychać się z fantasy? Właściwie to nie różni się za bardzo od poprzednich omawianych pozycji. To wciąż marketing i możliwość utożsamiania się z własnymi zainteresowaniami, a to normalna rzecz wśród fandomów. Ale wracając do Adidasów. Korespondujące kolory i sportowy design ultra boostów na pierwszy rzut oka nie pozwala połączyć obuwia z Game of Thrones. Dopiero wkładka z logotypem i metki rzucają nieco światła na tę potencjalnie niespodziewaną współpracę. No właśnie, ale czy na pewno niespodziewaną, bo prawda jest taka, że Adidas w przeszłości już kilkukrotnie sięgał po inspiracje do innych ikon popkultury. Star Wars doczekało się bowiem nie tylko rozmaitych kolekcji butów, tak dziecięcych jak i sportowych skierowanych do dojrzalszych i ceniących sobie minimalizm, ale i plecaków czy bluz z ciekawymi designami. Nie trzeba też daleko szukać, by natrafić na przeznaczone do koszykówki buty powstałe przy okazji premiery Avengers Age of Ultron, które akurat potrafią zaskoczyć swoją kolorową krzykliwością, no bo kto by nie chciał założyć szałowych zielono-fioletowych Halko Kicksów, prawda? Innymi słowy, wszystkich ciągnie do popularnej franczyzy, bo przecież tam, gdzie oglądalność sięga milionów, tam i zarobki tych milionów sięgać będą. Nie tylko producenci gier planszowych, piwa czy obuwia sięgali, wyciągali ręce do Gry o Tron. Czy gdyby Wiedźmin okazał się jeszcze większym hitem i zainteresował się nim Nike, by wypuścić linię ciuchów, ktoś miałby coś przeciwko? Szczerze wątpię. A do tego gwiazdy muzyczne też zaliczały swoje tak zwane cameo. Tutaj perkusista Coldplay, Will Champion i viralowy film z całym zespołem robiącym musical. Całkiem zabawny film, tak przy okazji. Gary Lightbodies of Monsters and Men i Snow Patrol lub trzech muzyków z zespołu Mastodon, który nagrał utwór inspirowany właśnie Grą o Tron. Ale chyba najbardziej znany z nich wszystkich był Ed Sheeran, który nawet miał okazję pośpiewać w jednym z odcinków. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. Nie tylko fani zauważyli, że było to jedno z dziwniejszych pojawień się gwiazd kiedykolwiek, które wybijało widza z zanurzenia w świecie, ale i pozostali aktorzy podkreślali, jak niepasującym elementem w całym show był miedziano-włosy muzyk. Sheeran ugiął się pod falą krytyki i na pewien czas pozbył się nawet konta na Twitterze. No i jak się okazuje, miał on być też prezentem niespodzianką dla jednej z aktorek, a to, że przy okazji zrobiło się głośniej przed premierą jego nowego albumu, to przecież efekt uboczny, oczywiście.
Pamiętajmy także, że omawiany dziś jeden z najpopularniejszych seriali świata wyprzedził swoim cyklem produkcyjnym książki Martina, a premiera 8 sezonu dość mocno wpłynie na sprzedaż ostatniego tomu powieści, zwłaszcza że planowana jest na okres emisji. A jak wy zapatrujecie się na takie praktyki? Czy jest to naturalna kolej rzeczy, czy może raczej sztuczne pompowanie pieniędzy bazujące na popularności danej marki? Komentarze są wasze i jak zwykle do następnego materiału.